Dzisiaj takie tam nasze gadanie w Katowicach na Koszutce. Bardzo dziękuję ojcu proboszczowi za zaproszenie. Mogę tu całą niedzielę głosić Słowo Boże, ale Słowo, żeby wydało owoc, potrzebuje dobrej przestrzeni. I niekoniecznie ta dobra przestrzeń to musi być jakaś żyzna gleba od razu, chociaż znamy przypowiedź o siewcy. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o Janie Chrzcicielu, który jest głosem wołającym na pustyni. Dlaczego pustynia jest też dobrą przestrzenią? Bo nie ma na niej życia, bo jest taka biedna, jeśli chodzi o życie. I tak naprawdę jest bardzo dobrym miejscem, w którym może się okazać Boża Wszechmoc. Bóg tak naprawdę lubi to, co słabe. Rodzi się w Betlejem, w nędzy, przychodzi do ludzi słabych. Żebyś mógł, mogła z wiarą to słowo przyjąć, żeby mogło przynieść dobre owoce w twoim życiu, to trzeba odnaleźć tą swoją pustynię, jakąś taką rzeczywistość w swoim życiu, jakieś sfery swojego życia, w których nie ma życia, które może już dawno jakoś skazałeś na niepowodzenie. Może jakieś relacje, nie potrafisz komuś przebaczyć, zamknąłeś się na kogoś, nie potrafisz być obecny. Może jakieś uwikłania, jakieś miejsca, w których wiesz, że nie ma życia, które cię zniewalają i sam sobie nie potrafisz z tym poradzić. Coś, co cię przerasta, jest jakąś taką pustynią, taką biedą i Jezus, Jego Słowo może to wszystko przemienić, może uzdrawiać, tylko potrzeba przyjęcia tego Słowa, wiary. Akurat dla mnie tutaj też jest to takie miejsce, gdzie się dokonała prawdziwa historia. Tutaj w Katowicach zaczęło się nasze duszpasterstwo młodzieży obradzkiej Niniwa, pierwsza wspólnota Niniwy. Nie było, a jest. Pustynia może zakwitnąć. Drzewo, które jest wyschłe, może znów wydać owoc. Odszukaj tą swoją pustynię i oddaj ją Panu Bogu. Pozwól, by Boże Słowo zakwitło, by to Słowo okazało się życiem na pustyni twojego życia. Chwilkę znaleźć, żeby się zatrzymać, zastanowić nad tą swoją pustynią i pozwolić Bogu tam działać.